Miał wystąpić dzisiaj kabaret Sokratiron z Katowic. Niestety wiecie, jak to ludzie ze Śląska. Dużo pracy i ze względów rodzinnych, osobistych nie mogli do nas przyjechać, ale za to wystąpi coś, czego jeszcze w Lubawie nie było. Wystąpi grupa improwizacyjna. I tutaj prośba do was, wy będziecie musieli żywo uczestniczyć w tym spektaklu. Wszystko będzie działo się tu, na tej scenie, ale też na tej scenie będzie wymyślane. Oni nic nie mają przygotowane. Dlatego wy będziecie porzucać tematy, oni będą występować, a będą to członkowie połączonych dwóch grup impro. Improwizja i imperwersja. Zapraszam. Jak przywaliło. Witam państwa bardzo serdecznie! Tak, głośniej, moc! Siema! 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 No, i o to chodzi. Moi drodzy, tak jak powiedział Cezary, będziemy tutaj improwizować. Czyli wszystko, co tu się wydarzy, będzie od początku do końca na poczekaniu. Nic sobie nie przygotowywaliśmy. Wszystkie scenki, skecze, pościgi, wybuchy będą się działy tutaj. Moi drodzy, czy ktoś z was jest po raz pierwszy na występie improwizowanym? Rączki w górę. Tak, mało? Wszyscy widzieliście. Jesteście, tak? Ogarniacie. Dobrze. Nie no, parę osób jest, a parę się wstydzi. Parę ma taki, nie no, nie powiem, że się nie wygłupię. Krystyna jest, Krystyna wie. Dobra. Moi drodzy, a więc tak jak mówię, będziemy potrzebowali waszego udziału, więc w każdym momencie nie czujcie tutaj, nie czujcie, że nie możecie krzyczeć, płakać, skakać. Wszystko możecie, bo będziemy się was pytać o zdanie. Na przykład ja jestem Arek, teraz przedstawię kolegów z grupy. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Jest Piotrek! Wielkie brawa dla niego! Piotrek! Kogo jeszcze mamy? Kogo jeszcze mamy? Michał! Wielkie brawa dla Michała! Oraz kto? Rudy! Moi drodzy, tak. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego jego ksywa to Rudy, no to spójrzcie na niego. My jesteśmy połączoną siłą dwóch grup, improwizja oraz imperwersja. To jest improwizja, raz, dwa, trzy. To jest imperwersja, raz, dwa. Dwie grupy, czterech członków. Nie wiem, jak to się kompiluje, ale jest okej. Okay. Moi drodzy, znacie nasze imiona. Was jest bardzo wielu i nie znamy waszych imion. Dlatego teraz, na 3-4, najgłośniej, jak tylko potraficie, krzyknijcie swoje imię. 3-4... Ja się kręcę, ale moc. Dobra, jeszcze raz spróbujemy teraz wyłapać. Podejmiemy się karkołomnego zadania. 3-4... Chyba mamy gości z Afryki, słyszałem takie... Dobra, na pewno jest jakaś Krystyna. Jest Krystyna? Nie, nie, spokojnie. Jest jakiś Marek? Jest Marek? Jest Marek! No pewnie Marek, widzisz sobie. Dobra. Moi drodzy, bardzo dobrze. I teraz zagramy w jeszcze jedną grę, która się nazywa Tak, Nie. Kiedy ja mówię tak, wy mówicie? Nie. Dokładnie. Jakie to proste, nie? Tak, tak? Nie. Nie, nie? Tak, tak. Tak, tak, tak? Nie, nie, nie. Tak, nie? Tak, tak. Dobra, utrudniamy. Zbyt prosto, za lekko. Chłop, baba. Chłop? Baba. Chłop, chłop? Baba, baba. Baba, tak? Baba. A, tu was mam. Bardzo dobrze. Lubawa wie, o co chodzi. Dobra, trzymamy klimat. Chłop, tak, baba. Baba, nie. Chłop, tak, baba. Ktoś tam luba, lubaba. Prawie lubawa, to prawie baba. Dobra, skupcie się. Tak, tak, chłop. Dobra, jeszcze utrudnimy, jeszcze utrudnimy. A, zrobimy takie baba, chłop. Lubawa, lubawa. Ja myślałem, że będzie grodzka, baba, chłopa, to dobra, lecimy dalej. Czarny, biały. Jak ja mówię, czarny, wy mówicie? Biały! Czarny, czarny? Biały! Biały, tak? Biały! Rasiści, no co wy? Czarny, tak. Czarny, baba, chłop, tak, nie, baba, 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 chłop! Lubawa, lubawa, lubawa! Lubawa, lubawa, tak. Niektórzy jeszcze walczą, niektórzy go mieli inni, nie, już mnie tu nie ma, ale lubawa jest, dobra. Moc. I teraz, moi drodzy, kto w tym miesiącu ma albo miał urodziny? Rączka w górę. Pani miała urodziny, pan miał urodziny, dobrze. Kto tam jeszcze miał urodziny w tym tygodniu, tak? W tym miesiącu. Tak? Tak, dobrze. A kto miał w tym roku urodziny? Dobrze. No to na przykład powiedzmy, a proszę pana, pan jest z jakiego miesiąca? Tak, do pana mówię. Tak. Z listopada. Bardzo lubimy listopad. Niech pan wstanie. Niech pan wstanie. Wielkie brawa tylko pana. Wielkie brawa, wielkie brawa. I teraz, moi drodzy, żeby się zaprzyjaźnić, bo to jest taki kameralny występ, dlatego że są kamery, więc jest kameralnie, haha. Wszyscy teraz wstaniemy, żeby kolega nie czuł się samotnie. Wstaniemy, wszyscy, wstajemy, wstajemy, tak, nie bójmy się tego. Pokażemy na kolegę, wszyscy skierujemy palca na kolegę, wszyscy, wszyscy patrzymy na kolegę i krzyczymy bardzo głośno i oczywiście z wielkim uczuciem, zboczeniec. Ale spokojnie.
Dokładnie, na 3-4. Trzy, cztery! Zboczeniec! Wielkie brawa na zboczeńca! Ale jaki dumny! Tak! Ja! Dobrze, super. Moi drodzy, a więc to była rozgrzeweczka. Wy jesteście rozgrzani, my jesteśmy rozgrzani. Teraz zaczynamy. Będziemy was pytać o sugestie, będziemy pytać, co chcecie zobaczyć, a potem będziemy spełniać wasze marzenia i fantazje. Oni obaj będą grać tutaj za chwilę scenkę, ale wy powiecie nam, w jakim miejscu. W jakim miejscu oni grają scenkę? Dowolne miejsce. W kosmosie! Super! Scenka w kosmosie! A więc oni grają w kosmosie, zobaczymy, co z tego wyniknie. I teraz ja jestem bardzo wybredny. W dowolnym momencie mogę krzyknąć zmiana. I wtedy oni muszą zmienić to, co powiedzieli lub zrobili w sekundę, w trymiga. Jeżeli Michał powie... Jadłem dzisiaj pierogi. Powiem zmiana! Byłem w kantynie i zobaczyłem... Zmiana! Umarł mi łoś. Tak, bo jak wiemy, kiedy nie idzie się do kantyny, łosie umierają. Michał, daj spokój. Tak czy siak. Moi drodzy, mamy nadzieję, że to będzie trochę lepsze. Scenka w kosmosie, zmiana. Zaczynamy. Wielkie brawa! Mikrofon został. Kapitanie. Tak jest, robocie? Udało się. Osiągnęliśmy sukces. Zdobyliśmy Marsa. Zmiana. Udało się. Pańska żona urodziła. Fantastycznie! Nowy mały kapitan statku! O takim zawsze marzyłem! Czy chce pan nazwać dziecko? Chcę nazwać dziecko. Mam wybrać? Nie chcę nazwać dziecko, będę wołał do niego i ty. Kapitanie, telefon od żony. Zmiana głosu! Ej, ty! Telefon od żony! Zmiana głosu! Hej, cześć! Żona do ciebie dzwoni. O nie, tylko nie ona. Czekaj, mam odebrać, tak? Nie musisz. Możesz tego nie robić. Zmiana! Powinieneś odebrać. Kurczę, znowu nie będzie kopytek na obie pewnie. No, ale dobra, spróbuję. Czekaj, gdzie tu odbieram? Halo, kochanie? Cześć! Cześć! Słuchaj, urodziłam! Udało się! Wyparłam! Zmiana! Dlaczego jest czarne? Dlaczego jest czarne? To ja powinienem zapytać, dlaczego jest czarne! Przecież wiesz, że tylko ciebie kocham! Zmiana! Puszczałam się! Nie! Zmiana! O tak! Nie mogłem się doczekać, tak naprawdę ciebie nie kocham. Nie kocham ciebie, nie kocham tego dziecka. Jak to? Rozłączyła się. O nie. Słaby ten zasięg w kosmosie najwyraźniej. Zmiana! Wiesz co, znowu Orange dało ciała. Czarna. Zmiana! Tylko T-Mobile, naprawdę. Czarna dziura blokuje wszystkie połączenia, panie. Niedługo znajdziemy się w czarnej dziurze. Co robimy? To już wiem, skąd czarne dziecko. To jest dramat psychologiczny. A więc cegły umierają. I teraz ja będę dubbingował Piotrka, Michał będzie dubbingował Rudego. Oni będą mówić po nigeryjsku, a my będziemy tworzyć tę scenę razem z nimi. Zaczynamy dubbing! Nie! Noga mi stwardniała! Czy wiesz, że największa świątynia ceglana w Europie jest w Gdańsku? A, myślałem, że w Lubawie. W Lubawie jest super! Kulamaka! Tarapa! Kupokolomo! Kulamaka zjadłbym ptaka. Chłe. Amadu! Koli jeść! Koli pić! Co ty gadasz, stary? Naćbałeś się? Kalamaka! To mój kamień! Nerkowy. Nie jest. Umada, ulodobono! Walcz ze mną na włócznie, w fajansie! Kłekę, belebene! Weź! Masz moją nokią! Ała! Numa jej! Numa jej! Twoja stara! Kalamaman! Estelemeka! Falamakana! Wybacz mi za to, mój drogi chłopcze. Byłeś tam. Pamiętałem, że byłeś tam. Kochałem cię jak brata. Ale dostałeś Nokią, więc nie wiem, czy teraz będziesz miał tą samą tożsamość, jaką miałeś. Stasiu, mel! Zobacz! Słoń! Lakłomo, krowa! Makłata, krowa! Ba! Tego aż tak bardzo ten... To jest krowa na kładzie! Patrz, to jest krowa na kładzie! King Lubawa! Lubawa! Czarny tak, biały nie! Makłalemekech!
Cegły umierają ostatnie. W moim sercu. Hakuna Matata! Dziękuję serdecznie, najwyraźniej! I dziękujemy! Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. To była iście epicka historia. Wystąpili ludzie z grupy Improwizja. Michał, wielkie brawa! Piotrek Zdziarstek! Rudy! Moja mama! Oraz ja! Dziękuję bardzo serdecznie! Lubawa, wymiotacie! Tak, tak? Podobało Wam się, nie? No, świetnie. Dzięki bardzo! Siema! Polubcie nas na fejsie! Jeszcze co? Nie? Jeszcze raz, wielkie brawa! Połączone siły improwizji, imperwersji. Myślę, że będzie nazwana sama perwersja, to będzie bardziej chyba oddawało charakter występu. Zniszczyliście mózg prowadzącego, tego wam nie zapomnę. Drodzy Państwo, to była ostatnia grupa konkursowa, co nie znaczy, że kończymy naszą zabawę, bo tak, jurorów w składzie Natalia Laskowska, Maciej Grabowski, Zenon Paprocki, zapraszam na naradę. Oczywiście narada tajna, jak to w familiadzie, słuchaweczki na uszy, te sprawy. Ja teraz będę miał do Państwa sprawę. Mianowicie, mam tutaj bilety. Bilety na koncert zespołu Queen. No, część z Was może się będzie zastanawiać, jak to Queen? Chyba nie? Tak. Muzyka zespołu Queen symfonicznie w Ostródzie 28 sierpnia o godzinie 19 w Ostródzkim Amfiteatrze. Czy ktoś byłby zainteresowany? Mam dwa podwójne zaproszenia. Tak? Potrzebuję dwie osoby, które staną do udziału w moim konkursie. To jest blisko 30 km. Czy ktoś chciałby wziąć udział w moim konkursie? Bo jak nie, to za chwilę sierotka Marysia będzie tutaj losowała, kto wygra te bilety i tak będzie musiał pojechać, a ja tam będę i sprawdzę. Co pan na imię? Proszę wejść, tutaj sobie zrobimy, może są też przedstawiciele naszych lokalnych mediów. Widziałem tutaj Głos Lubawski, portal Elubawa. Są jeszcze inne media, których niestety nie rozpoznaję. Ale jeśli mają okazję się tutaj zaprezentować, to również zapraszam. I pani ma na imię... Zostańmy sobie taki, tak rodzinnie jak do albumu. Proszę tutaj bilety. Tak, to jest czas dla fotoreporterów. Gdzie to się ukaże, to ja nie wiem. Mam nadzieję, że nie z paskami na oczach. Dziękuję wam bardzo i gratuluję. Konkurs był trudny. Tobie też, Czarku, gratuluję. Możesz tablet sobie. Drodzy Państwo, to też nie koniec atrakcji, które dzisiaj przygotowaliśmy, bo już za chwilę odbędzie się tutaj wręczenie nagród, odczytanie werdyktu. Przypomnę, że zaprezentowały się trzy grupy. Kabaret, trzecia strona medalu. Tak, można. Kabaret Fifa Rafa. Oraz improwizja i imperwersja. Dziękuję.